Zaczniemy od tematu diozu, wokół którego już od dłuższego czasu panują spore kontrowersje. Na pewno wiecie o... Jak to jest, że ten dioz był tak lubiany jeszcze kurwa rok temu, a potem zaczęli wszyscy w niego napierdalać tam... Inaczej, może nie wszyscy, ale też jakieś tam dużo afer było, a oni się odnosili do nich czy nie? W sumie nie wiem, zobaczmy co powie. O czym mówiłem, jest to organizacja, która ma... Okazali się kurwami, kręcą wałki jak Buddha, bo się pokazywało co odpierają śmiecie, to kurwy są. Miasto Andrato w nich była kurwa zakochana, że pieskom pomagają. Ona dosłownie, jak nie zarabiała dużo pieniędzy, to co miesiąc im przelewała pieniądze na jakieś tam zbiórki, nie? Jakieś tam parę stówek czy coś. A to tylko pokazuje, że dziewczynami bardzo łatwo manipulować, jak są pieski. To zadanie nieść pomoc zwierzętom w potrzebie. Jak sami określają, ratują zwierzęta przed oprawcami, pomagają im stanąć na nogi i zapewniają bezpieczny dom. Jednak wielu internautów ma wobec tego spore obiekcje. Pierwsza czerwona lampka zapaliła się w kwietniu, gdy zorganizowano wielką zbiórkę na błąkającego się po autostradzie owczarka, który miał być poraniony i wykończony. Ale jak się okazało, to pies uciekł właścicielom, którzy go szukali. Ludzie robili podsumowania różnych krzywych akcji i praktyk tej fundacji, a o sprawie zrobiło się bardzo głośno. Odnosząc się do tej akcji z psem na autostradzie, to Konrad, czyli szef diozu, obiecał oddanie pieniędzy wpłaconych na zbiórkę, a do tego dołożył zapowiedź 4 pozwów skierowanych w stronę youtuberów, którzy w tamtym czasie nagłośnili wszystkie niejasne praktyki tej fundacji. 4 pozwy i każdy opiewający na 500 000 złotych. I z tego co pamiętam, to w tamtym czasie ja byłem jedną z osób, która ten temat nagłośniła, natomiast żadnego pozwu na 500 000 złotych do dzisiaj nie dostałem, ale może chodziło mu o kogoś innego. Na dios spadło wtedy sporo krytyki, a ich zaufanie zostało nadszarpnięte. Od jakiegoś czasu fundacji przygląda się prokuratura, a proces jest w toku. Sytuacja, o której dziś porozmawiamy, miała miejsce na początku października. Na profil diozu wrzucono nagranie, na którym przywiązana suczka karmiła młode. I taki obrazek oczywiście wywołał bardzo skrajne emocje wśród widzów, którzy od razu zaczęli wpłacać na założoną zbiórkę dla zwierzaków. Lecz mimo tego, że pani Edyta, która była powiązana z diozem, przekazała, że to grzybiarz zawiadomił organizację, to okazało się, że ponoć ona sama miała być odpowiedzialna za przywiązanie tego psa i upublicznienie nagrania z tą tkliwą historią w tle. I tak naprawdę cała sytuacja wyglądała tak, że starszy mężczyzna zgłosił, że z powodu problemów z samodzielnym funkcjonowaniem jest zmuszony oddać psa i poprosił o pomoc w odnalezieniu dla niego nowego domu. Wtedy do sprawy miała się zaangażować pewna groomerka psów, która wraz z koleżanką zgłosiły się do pani Edyty, wsiak jednak zamiast pojechać do domu, to pojechał do lasu, w którym doszło do przywiązania i uwiecznienia całego nagrania. I do tej pory takiej akcji widziałem tylko w Indiach, jak ludzkie się dla wyświetleń oraz wpływ... To niestety się dzieje, że najpierw ratują niby zwierzę, a potem mu kurwa przetrącają kręgosłup kurwa i wiesz, i podmieniają sekwencję zdarzeń. Kurwa masakra to jest. Ład empatycznych ludzi łapały zwierzaki i doprowadzały je do bardzo niebezpiecznych sytuacji, z których nagle bohater z kamerą je ratował. Często te kanały proszą o dotacje i ogólnie biznes świetnie się im kręci. Niestety bardzo wiele z nich nie ma nic wspólnego z pomaganiem. Twórcy najpierw ranią zwierzęta, żeby później przed kamerą zgrywać bohatera. Pozyskiwali z tego wpłaty od poruszonych ludzi, no i jeszcze miliony wyświetleń na YouTubie. Więc wiadomo, jak prawda wyszła na jaw, to wokół diozu zrobiła się spora burza. Konrad dodał nagranie, w którym odnosi się do sprawy, zaznaczył, że pani Edyta nie była formalnie związana z diozem, a jedynie osobiście zwracała się do diozu o przyjęcie zwierzaków. Tego psa pani przywiązała do drzewa. Pani, która wielokrotnie prosiła nas o to, byśmy przyjęli psa do ośrodka. Pani Edyto Dzierbińska, tak się nie robi. To jest oszustwo. Za to jest prokurator. I my tej sprawy nie zostawimy, tak? Zawiadamiamy prokuraturę. I mówiąc krótko, dios odciął się od całej sprawy, potępił zachowanie Edyty i stwierdził, że nie mają z tym nic wspólnego. Patrząc jednak na komentarze pod tym postem, ludzie nie za bardzo kupili jego wersję. Poczuli, że im się dupa pali, to wrzucają typiarkę pod autobus, by tylko siebie ratować. Ona współpracuje z wami od długiego czasu. Wy nagle nic nie wiedzieliście do czasu łączenia kropek przez internautów. Ta ustawka akurat nie weszła, to wrzucacie swoich pod koła? Nowe? Nie znałem. Pani Edyta również odniosła się do całej sytuacji, wrzucając oświadczenie na swojego Facebooka. Oznajmiła tam, że cała ustawka z psem była wymyślona przez Patrycję, czyli pracowniczkę diozu, a sama Edyta współpracuje z organizacją od 3 lat. Obie panie zorganizowały akcje i nagrały zwierzęta, jednak ich intencje były oczywiście szczytne. Wrzuciła też nagranie z przewożenia psów na dowód, iż chodziło tylko o zapewnienie im opieki. W poście Edyta dodała również samochód diozu, lokalizację i wiadomości wymienione z Patrycją. Więc no, z jednej strony bardzo krzywe jest robienie takiej ustawki, by wzbudzić emocje wśród odbiorców, ale z drugiej strony usprawiedliwiałem się tym, że chciały tylko pomóc psowi. Dios wydało kolejne, już nieco bardziej oficjalne oświadczenia. Piszą tam, że zostali wprowadzeni w błąd przez 2 osoby. Odnieśli się do
faktu, że pani Edyta w przeszłości z nimi współpracowała i była osobą pracującą w jednym ze schronisk, stwierdzili, że jej działania miały sprawić, żeby psiak wraz z dwoma szczeniętami trafił do diozu i na końcu poinformowali, że podjęli kroki prawne wobec pani Edyty. Cała sytuacja mocno śmierdzi, jestem ciekaw, co wy o tym wszystkim sądzicie. Dole, ale jaja, nie? W ostatnim odcinku mówiłem wam o zatrzymaniu Buddy przez Centralne Biuro Śledcze. Służby skonfiskowały jego samochody oraz te z loterii i zamroziły mu majątek. No i w zasadzie żadnych takich konkretów w pierwszym dniu nie mieliśmy, ale pojawiło się sporo update'ów, które dają nam szersze światło na całą sprawę. Przede wszystkim Centralne Biuro Śledcze pochwaliło się całym vlogiem z aresztowania Buddy oraz Grażynki i innych. Czemu ludzie zawsze podkładają pod tego typu zatrzymania piosenkę Happy Nation? To skądś ma to ma jakieś korzenie w jakimś innym filmiku, czy dlaczego? To taki mem, jak ktoś oszukuje na kasę państwo. Mem był kiedyś taki, z TikToka i fajnie pasuje, TikTok viral. Nie jestem pewien, czy zawsze tak wyglądają te interwencje, czy trochę to była pokazówka z intencją wrzucania tego w internet, żeby miliony osób to zobaczyło. No ale wjechali do tego Buddy jak do terrorysty. Skuwają go w kajdanki, a następnie wyprowadzają. Później mamy urywki, jak pakują samochód na lawetę, aresztują innych zamieszanych w sprawę i konfiskują majątki. I co do filmików w internecie, to prawdopodobnie jakiś laweciarz albo osoba, która miała dostęp do tego strzeżonego parkingu, gdzie policja trzyma samochody Buddy, stwierdził, że wrzuci nagranie, w którym chodzi po parkingu pełnym superkarów, a następnie pozwala sobie do jednego z nich wsiąść i śmieje się przy tym z Buddy. No, gdzie macie te swoje auto z kolekcji, z loterii? To jest coś, ja zresztą post napisałem na Twitterze, ja tego nie rozumiem, bo jakby te samochody powinny być kurwa w specjalnym miejscu, w sterylnym, żeby włos tym samochodom kurwa z karoserii nie spadł, że tak powiem, nie? Żeby nie były kurwa, żeby nie były brudne, żeby deszcz na nie nie padał, żeby nie ryzykować, że grat spadnie, żeby nie ryzykować, że ktoś przez płot kurwa rzuci kamieniem i za coś powie, o, dlaczego mają samochody Buddy trochę lepiej traktować? Bo jeśli zatrzymali samochody stary za 30 milionów złotych, jak zresztą się pochwalili, to są dwie opcje. Albo te samochody mu oddadzą i wtedy warto by było, żeby nie były uszkodzone, bo będą musieli oddać mu pieniądze za szkody, które on poniósł. Albo te pieniądze trafią na poczet państwa. I wtedy też w interesie państwa leży to, żeby te samochody były w jak najlepszym stanie, żeby je zlicytować za jak najlepsze pieniądze. Więc do momentu, kiedy to nie jest kurwa samochód za, nie wiem, kurwa 10 tysięcy i jedna ryska nic mu nie zrobi, tylko to są samochody za grube bańki i często jeszcze jakieś kolekcjonerskie, to w interesie po prostu państwa leży, żeby nie skończyły jak na przykład tutaj ktoś rzucił. To jest jakieś Ferrari, które kurwa stało, albo gnijący GTR, gdzie pewnie silnik wypierdolili, nie? No jedno z dwóch, nie? Jeśli mu udowodnią jakieś przestępstwa, albo mniej pieniędzy z licytacji się uzyska na poczet państwa, albo jak Budda wyjdzie i mu nic nie udowodnią i mu zwrócą te samochody, to kurwa za każdą dokładeczkę za 10 tysięcy złotych zapłacisz ty, ja, twój sąsiad, twoja mama i moja. Oj, Budda iść do dupcy. Budda podje... ci samochód? No ładnie. Gość został potężnie ściśnięty w komentarzach, no bo tak trochę frajersko i nieelegancko wchodzić z brudnymi buciorami do nie swojego samochodu. Dostaliśmy też kilka konkretniejszych oświadczeń, m.in. to od prokuratury krajowej. Czytamy w nim o zarzutach, w które wchodzi Kamil L. oraz 9 innych osób i dotyczą one kierowania oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było organizowanie gier losowych, które przez warunki uczestnictwa były w istocie grami hazardowymi. No i to jest akurat trochę niejasny wątek, ponieważ te loterie miały pozwolenie od państwa polskiego, a teraz jednak się okazuje, że były nielegalne. Ale może samo pozwolenie to jedno, a sposób, w jaki ta loteria się prowadzi i promuje, to drugie. Tutaj musimy poczekać na więcej informacji. Dodatkowo zarzuty dotyczą uszczuplania należności Skarbu Państwa z podatku VAT w związku z wystawianiem nierzetelnych faktur. Pojawił się też zarzut prania brudnych pieniędzy związany z tworzeniem pozorów legalnej działalności i przekazywaniem pod pretekstem pożyczek pieniędzy między kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem rzeczywistego ukrycia pochodzenia tych środków. I łączna suma, która miała się znajdować w naszej karuzeli VAT-owskiej, to było 126 milionów złotych. W oświadczeniu czytamy też, że funkcjonariusze zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych. To też jest niesamowite, że od kiedy
zatrzymali Buddę, to jakby w rankingu osób z fajnym samochodem, kurwa, nadal dobrze wypadam, nie? Bo wiesz, bo było tak, kurwa, jakąś tam M3, kurwa, masz, złamałaś, a chłop tu, kurwa, 10 Lambo ma. No i kurwa nie ma, nie? Jest nadal jeden fajny samochód tam za 300, gdzie jebane Bugatti jest, pewnie za granicą. Ale jeśli te samochody nie były na niego, ani na żadną osobę, która została zatrzymana, to te samochody można odebrać. To też jest pytanie, czy na przykład ludzi, na które są jakieś te samochody, jakby przyszli odebrać, to też by nie zatrzymali, nie? Więc kurwa ryzykujesz, kurwa, idziesz po samochód, kurwa, i zyskujesz darmową podwózkę. Danych na łączną kwotę około 140 milionów, w tym 51 samochodów, nieruchomości, a także dokonano blokady środków na ponad 77 milionów złotych. I zarzuty o pranie pieniędzy, czy jakieś dziwne praktyki biznesowe krążyły od wielu miesięcy wokół Buddy, jednak on wraz z Grażynką często się z tego śmiali, czy żartowali na odcinkach. Patrz, Richie Rich, praleczka. Ja już wiem, Grażyna, który ty bierzesz. Pralnia to jest to, co kocham. No dobra, ja powtarzam pytanie, bo podczas afery z tym, podczas afery z Jose Kolekcjonerem, Jose Kolekcjoner rzucał screeny, w którym sugerował, że ty, Konopski, brałeś od Buddy pieniądze za promowanie tej loterii. Był jakiś taki temat. Prosiłbym o statement. Kocham. Szkoda tylko, że nie ma żadnych takich, wiecie, że jak piorą pieniądze i takie są bogate dzieciaki, to zawsze są chłopy. To będą być jakieś baba. A o co oni by się mieli nie spróć? Najważniejsze, że kurwa, wiesz, dzień mi jacha i się pierze. Tak? Jest, jest miliarder, weź jakiegoś przyprowadź, to byśmy mogli coś przeprać jeszcze, nie? Ale to wiesz, że ja mogę znaleźć swojego, a może ty znajdziesz jakoś miliarderkę swojego. Okej, okay, będziemy mieli pralnie miliarderów. Buddha też kilka lat temu nawijał sobie o wyciąganiu VAT-u ze spółek IT i tego, że CBS się śledzą. Jest sekretarką w jednej z twych firm, wyciągasz VAT ze spółek IT, a ona o niczym nie wie, śledzą ją w CBS-ie. Więc jeżeli te zarzuty by się potwierdziły, no to troszeczkę innego kontekstu nabierają te żarty. Warto też przybliżyć, kogo oprócz Buddy aresztowało CBS. Mamy Śmiesznie by było, żeby wpadł jak ten, bo ktoś nuty słuchaj, mówi, ja kurwa przyjrzę się, nie? To po bonusie RPK chyba druga osoba, która by dostała zarzuty za to, o czym nawija. Aleksandrę K., czyli dziewczyna Buddy, która często widniała w różnych rejestrach zamiast Kamila, ale dwie ciekawe osoby aresztowane przez CBS to Adam U. oraz Tomasz H. I ci dwaj panowie są właścicielami spółek Lupulos Media oraz Influj. To są spółki, które prawnie były organizatorem wszystkich loterii Buddy od 2021 roku. I Budda nigdy nie był prawnym organizatorem loterii, zawsze byli to ci panowie, a Kamil był zawsze twarzą, no i wiadomo, całym problemem. Tak, tylko musisz pamiętać też jedną rzecz, że ty nie możesz być organizatorem tej loterii, bo nie masz, kurwa, odpowiednich pozwoleń na to. Jak Budda robił tego Nissana pierwszego, była jakaś konfa w Łodzi, jak stałem na fajce, to do mnie podbił ktoś, tylko ktoś, bo nie powiem ci imienia ani nazwiska, i zagadał do mnie, czy nie chciałbym loterii robić, takiej jak Budda. Być może to był jeden z tych ludzi, nie? Bo właśnie mówili, że z Buddą robili loterię, tylko że my już wtedy byliśmy w trakcie tej M2, nie? Tam składaliśmy dokumenty i tak dalej, więc nawet z tą osobą na ten temat nie rozmawiałem. Ale śmieszny plot twist. Może byśmy, kurwa, mieli ten sam pokój teraz? To też jest niesamowite. Patrzyliście przez lata na tego Buddę i myśleliście, kurwa, że mój stary jest takim nieudacznikiem, nie? Że wasz ojciec jest takim nieudacznikiem. Czemu nie mógłby być tam, gdzie Budda? No i zobacz, kurwa. Trochę czasu minęło, kurwa, i są w tym samym miejscu. A nawet twojemu staremu, kurwa, za alimenty trochę mniej grozi. Widzisz, uważaj, czego życzysz, bo może się spełnić. Promotorem akcji. Pana Adama można było zobaczyć często w tle na losowaniach Buddy. Wśród aresztowanych mamy jeszcze panią Aleksandrę M. oraz pana Michała L. I wszyscy powiązani są z tą spółką od organizacji loterii. I to jest całkiem ciekawa kwestia, ponieważ ta spółka troszeczkę rozszerzała swoje gałęzie. No i robili na przykład loterie z innymi twórcami, takimi jak Ojwojtek. Albo robili loterie z Fame MMA. Więc ciekawe, czy czas pokaże, że z tego tytułu będą jakieś problemy. Wśród aresztowanych mieliśmy jeszcze Bartosza G, czyli MGP Garage, były wspólnik Buddy z dosyć, no, oszemraną przeszłością. Mama MGP, czyli pani Wiesława G, na którą MGP Garage tak naprawdę wszystko przepisywał. Rafał H, powiązany z marką Dose od Buddy oraz eventu Speedland Festival. Oraz pana Damiana Z, ksywa Glowicki Han, który tworzy we współpracy z Buddą markę Seven od kosmetyków samochodowych. Lamborghini powiązane właśnie z tą marką również zostało zabezpieczone przez służby. I spośród tych 10 zatrzymanych, aż
5 osób trafi do 3-miesięcznego aresztu. Będzie to Budda, jego dziewczyna, Tomasz H., Adam U. oraz MGP Garage. Jak to nagrywam, to sąd kilka godzin temu przyklepał wszystkim 3-miesięczną odsiadkę, a wobec pozostałych zostały zastosowane środki wolnościowe. Z tego co podają prawnicy aresztowanych osób, wszyscy będą składać zażalenia i nie zgadzają się z decyzją sądu. Wydaje mi się, że fajnie byłoby się na chwilę zatrzymać i pokazać przykładowy schemat, jak mogło wyglądać pranie pieniędzy przez takie loterie. Przedstawił to jeden z użytkowników grupy Białe Kołnierzyki na Facebooku. Zielone osoby to widzowie, które po prostu kupują losy i chcą coś wygrać na loterii, a czerwone są podstawionymi słupami i używają do zakupu pieniędzy, które mają zostać wyprane. Cały zysk trafia do organizatora, którego legalne i nielegalne środki zostają wymieszane, a następnie transferowane przy pomocy pożyczek za granicę do różnych spółek. No i ten sposób ma parę wad. Po pierwsze, ilość słupów musiałaby być naprawdę spora, ponieważ przy małej ilości kwoty, które by wpłacali, aby wszystko miało sens, musiałyby być znacznie większe od innych uczestników loterii. Wymagałoby to postawienia wielopoziomowej struktury, gdzie przykładowo kupującymi losy byłyby firmy generujące wcześniej obroty lub słupy z odpowiednio spreparowaną historią kont. Co ciekawe, to zarzuty prokuratury obejmują okres od października 2021 roku do października tego roku, co sugeruje, że Budda i organizatorzy byli pod okiem CBS już od pierwszej zorganizowanej loterii. Prokurator generalny w telewizji również przyznał, że od dłuższego czasu siedzą mu na ogonie. Pan wiedział, kto to jest ten Budda wcześniej? A dobra, to też jest ciekawe, bo pierwszą loterię Budda zrobił w maju 2022 roku. Losowanie było od 14.05, a tu przeszło pół roku wcześniej, nie? Tak. Wiedział pan? Wiedział pan? Wiedziałem, od pewnego czasu też wiedziałem, że tego rodzaju śledztwo jest prowadzone. Do całej sprawy wywiadu udzielił też prawnik Buddy. Nie powiedział on nic o zarzutach, jednak ciągle powtarzał, że YouTube designerski Żyd jest niewinny i to udowodni. Restrzy była pierwsza? A nie, no tylko, że ale ta Audi to chyba było jakieś tam gówno było robione i to chyba jeszcze wcześniej było, nie? Nie. Mój mocodawca oczywiście nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia. Będziemy oczywiście dochodzić sprawiedliwości i wykazywać, że te zarzuty są absolutnie bezzasadne. Prokuratura w sposób wybiórczy przedstawiła materiał dowodowy, to znaczy tylko to, co pasowało pod pewną tezę, natomiast w ogóle nie ma przedstawionych wątków, które przeczą kompletnie tej tezie. W innym wywiadzie prawnik wspomina, że Budda czuje się dobrze i wierzy w sprawiedliwość. Oskarżenie jest nieuprawnione i spokojnie w ramach przysługujących środków można podejmować obronę. Będziemy wykazywać jego niewinność. Wspominał też, że jego zdaniem prokuraturze brakuje dowodów na tezy, które stawiają, formułując zarzuty w stronę jego klienta. I to jest akurat ciekawe, ponieważ jak prokuraturze brakuje dowodów na te wszystkie zarzuty, no to byłoby to całkiem spore ośmieszenie państwa, jak zawijają jednego z największych youtuberów w Polsce. Mówią o tym wszystkim media, CBS chwali się filmikiem z aresztowania, konfiskują 50 samochodów, setki milionów złotych, a okazałoby się, że jednak Budda jest niewinny. Czas pokaże nam prawdę, na ten moment Kamilowi nic nie zostało udowodnione. Natomiast za zarzuty, które zostały mu postawione, grozi do 10 lat. Więc oby... No dobra, ale jak... Jeśli mu nie dają tego, to dziwne, bo za VAT jest 25, no ale dobra. Jak mu grozi do 10 lat, to... To on w więzieniu nawet długo nie posiedzi. No bo pewnie był niekarany, tam przeprosi, kurwa, wiesz, dużo hajsu z tego, co mu zabrali, to na naprawę szkody pójdzie. Dostanie 3 lata, zawieszą mu to na 5, kurwa, i tyle, nie? Albo dostanie trójkę bezwzględnego, albo czwórkę bezwzględnego. Rozprawa będzie za rok, odliczą mu areszt, kurwa, posiedzi tam jeszcze po tej rozprawie pół roku, wyjdzie na jakąś bransoletkę czy coś. Słowa jego prawnika źle się nie zestarzały, tak samo jak słowa Buddy z wywiadu żurnalisty. Ja wiem, że ja nic nie zrobiłem, że ja mam czyste sumienie, że nie jestem żadnym gangsterem ani bandytą. Że nie ma żadnych rzeczy, które ja zrobiłem niezgodnie z prawem, żeby ktoś zaraz mógł pójść i żeby było coś przeciwko mnie i żeby to było realne. Pomówić, opluć najłatwiej. Oświadczenie opublikowała... Czy to nie chodzi o to, że Konop się nie zna, że powiedział 10 lat, to jest 25? W bardzo wielu artykułach jest informacja, że grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Przecież Konopski tutaj czyta artykuł stary. Była też obsługa prawna loterii, czyli pani Beata Ventura Dudek, to ta pani blondynka, która jest na każdym losowaniu. Czytamy w nim, że zgodę na nią wydała Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, a opłata za to została uregulowana. Podobno miała też być sprawdzana treść e-booka, od nagród odprowadzany podatek. Jak czytamy dalej, nie mogę wypowiadać się na inne tematy, mogę mówić o losowaniu loterii promocyjnej, ponieważ nadzorowałem losowanie. Na tym modelu loterii promocyjnych bazuje również
również wiele innych firm w całej Polsce. Loterie tego organizatora były wcześniej kontrolowane przez Urząd Celno-Skarbowy. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości. I dużo osób po zatrzymaniu Buddy zastanawiało się, co z José kolekcjonerem, który w przyszłości dosyć szeroko współpracował z influencerem. Nagrał Instastory, na którym dumnie mówi, że jest po właściwej stronie krat oraz, że zjadł sobie dziś śniadanie i zrobił nawet trening. Tak oświadczam, jestem tu, gdzie powinienem być, po tej właściwej stronie. Zjadłem dzisiaj nawet śniadanie, normalnie o 7.30. Zrobiłem. No bo ta też gdzieś w okolicach 7.30 śniadanie jadł po apelu. Trening i mam się bardzo dobrze. Zapowiedział, że niedługo ogłosi nową edycję swojej loterii. Że niebawem ogłoszę kolejny termin kolejnej edycji Spełnij Marzenia. No i akurat teraz też zmienił zdjęcie na Facebooku, gdzie siedzi sobie z szampanem. Nie wiem do końca, jak to interpretować. Swoje oświadczenie wydał też brat Buddy. I za dużo to oświadczenie nie wprowadzę do sprawy. W skrócie to jest oświadczenie: nie bierzcie Buddy za mojego brata, coś takiego. Po prostu jest tam napisane, by nie powiązywać go z Buddą, jak kiedyś Budda mówił, że brat go oszukał na fotowoltaice. To był jednak jakiś inny brat, bo łącznie jest ich trzech. Co było do przewidzenia, to w internecie pojawiła się masa obrońców Kamila. Sporo fanów Buddy staje za swoim ulubieńcem i na... Słuchajcie, to jest najlepsze. Piosenki nawet się pojawiły. Ta się popłakała. Jeszcze CBS, 9 rano, blokują majątek. On pyta, co się stało, cierpi znowu ten, który dawał dużo z siebie, pomagał jak trzeba. Teraz czeka go więzienie, wszyscy razem PDW i modlimy się do Boga. Siebie ja wiele, przychodzę w imieniu widzów, pokarało. Stary, czy mógłbyś ten rap wyłączyć z boku, bo nie da się ciebie oglądać? Czemu nie mogę rapu puszczać? Bo oglądam sobie ciebie, i po prostu no nie da się pewnych rzeczy odsłyszeć, kurwa, tak? A, bo ty jesteś... Słuchaj. Podoba mi się anegdotka o apelu. A wiesz, że Malik nagrał o nim piosenkę? O Buddzie? No. Jedna noga ulica, druga czerwony dywan. Mamo Buddy, proszę wybacz, ale twój syn to bandyta. Myślisz, że bardzo zesrany jest teraz w areszcie, czy nie? Wiesz co, z tego co słyszałem, no ja nie byłem, nie? Ale ponoć areszt jest 10 razy gorszy od de facto od więzienia. Raz, że pewnie to dla niego jest nowa sytuacja, bo... Chociaż kurwa, ja wiem o jednej sprawie, jak go kurwa na dojek zawinęli, ale to nie jest ważne. Wiesz, tam chyba nie masz widzeń, nie masz chyba telefonów, albo to jest bardzo ograniczone. Ale to tam normalnie siedzisz z jakimiś innymi, którzy są zatrzymani? No. Czyli to jest takie więzienie, tylko w gorszych warunkach, mniej ci przysługuje. Tak. I 3 miesiące tam będzie siedział? No. O kurwa, ale przypał. Listy jedynie możesz pisać, przychodzisz przez ludzi, którzy czytają, co napisałeś. Tam chyba też jest coś... A telefony? Jak to tam wygląda? Są widzenia w areszcie, ale poza adwokatem? W areszcie przyszli raz na tydzień, a w więzieniu 2 razy. Ale to właśnie chyba o to chodzi, że on ma być w areszcie, bo żeby tam nie dogadał się z innymi, czy chuje chodzi, bo to jest jakiś, ja tam czytałem, środek zapobiegawczy, tak? Więc pewnie nie może mieć jakichś prywatnych widzeń i tak dalej. Dlatego wszystko no, ale z adwokatem, no ale z adwokatem możesz mieć i nie możesz posłuchiwać, co klient. Więc jakbyś, wiesz, jakbyś był capo di tutti capo, to przychodzi adwokat i mu mówisz, kurwa, gdzie trzeba przesłać tam, nie wiem, rzeczy, które macie do sprzedaży i... Może niech weźmie tego Harvey Spectera, kurwa, z Suitsów, kurwa, on dobrze zawsze wybronił każdego. Właśnie, byśmy wzięli tego... Ja chciałbym, żeby mnie bronił, jakbyś miał jakieś, to pewnie się nie zdarzy, ale jakbym miał, to nie bym mów chciał, hop. To już bym chciał Harvey Spectera, kurwa, żeby mnie bronił. Wiesz, nie mów hop, bo może ci się tam, wiesz, może się zakręcisz, nie, no stary, zakręcisz tam wacikiem, kurwa. Ja ci powiem tak, jedyne co mogą na mnie mieć, to że czasami do kosza na szkło wrzuciłem plastikową butelkę i to jest kurwa wszystko, nie? Przestępstwo klimatyczne. Ale po prostu no już nie było nigdzie miejsca co i jak, więc no musiałem po prostu. Better Call Saul może tego. Albo tak, Better Call Saul, tak. To co stary, jak będzie jakaś licytacja, to licytujemy jakieś furki? Wiesz jaki jest problem? Bo to będzie na takiej zasadzie chyba, nie? Że jak tak udowodnią mu, że jest winny, to te fury zostaną pewnie zlicytowane jakoś. Nas, tak, no na przykład powiedzą, że uszczuplił budżet państwa, nie wiem, na 100 baniek, w zabezpieczeniu mają, nie wiem, jego samochody i pieniądze, zabiorą mu pieniądze, a samochody osądzą na przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa i będzie licytacja. Tylko jest jeden podstawowy problem. Na tym parkingu nie stoją, no, widziałem, na które nas stać. No, chyba, że ciebie, chyba, że ciebie. Ale powiem ci tak, a zrzucilibyśmy się na pół? Na co, kurwa? Na tego Yarisa Giera, kurwa, Grażynki, czy co? Nie, ja, może ten Nissan. Ten Skyline? Tak, no, poda mi się. A, z 300 tysięcy euro kosztuje. Ile?! No, dlatego ci mówię, kurwa, że no niestety... 300 tysięcy euro kosztuje Nissan Skyline, stary, z starą kierką, gdzie, kurwa, nawet nie ma Apple Cara, kurwa?
No bo to jest jakaś specjalna wersja stary R34 z kierownicą po lewej stronie tych samochodów, chyba z, nie wiem, z 10 wyszło. Na przykład wypowiadają się o sprawie na TikToku. Z czasem zobaczcie wszyscy, że Kamil i Grażynka zostaną uniewinnieni. Uniewinnieni. Uwolnić Buddę to nasz krzyk. Kamila Budda, niech wróci w mig. Jeżdża CBS, 9 rano, blokują majątek. On pyta, co się stało, cierpi znowu ten, który dawał dużo siebie, pomagał jak trzeba, teraz czeka go więzienie. Czy przyjeżdżają dosłownie pod sam areszt w Szczecinie, by zrobić burdę? Słychać nas, czy nie słychać? Nie safer! Niektórzy nawet pozakładali zbiórki dla Buddy, chociaż to raczej są naciągacze, które chcą na tym zarobić. Patrząc na kwoty, które prokuratura zajęła, to raczej nie jest biedna osoba. Inni za to chcieli organizować strajki pod aresztem, żeby wyciągnąć stamtąd Buddę. Więc no, absurd za absurdem. Często też jest poruszany wątek, że no, niby jest ten zarzut, że nakradł dziesiątki milionów złotych, ale przecież rozdawał biednym. Przecież ile on rozdał ludziom, jest super człowiekiem. I oczywiście, że Kamil angażował się w akcje charytatywne i robił zajebiste rzeczy. Jednak pomoc charytatywna nie sprawia, że ktoś jest nietykalny przez prawo. Państwo operuje naszymi pieniędzmi z podatków. Jak mówimy, że brakuje ponad 100 milionów złotych, no to trochę tak, jakby brakowało naszych pieniędzy. Czyli to, że ktoś z ukradzionych dziesiątek milionów rozda jakiś ułamek, nie sprawia, że jest niewinny i jest Robin Hoodem. I oczywiście Budda nie został za nic skazany. Natomiast uważam, że argument, no ale dawał biednym, zupełnie nic nie usprawiedliwia. W historii mieliśmy masę przypadków gangusów czy korporacji, którzy robili złe rzeczy, ale kupowali sobie PR pomagając potrzebującym. Z dodatkowych ciekawostek prokuratura przekazała, że Budda planował po loterii wyjazd za granicę i to też miało się przełożyć na ich szybsze działania. Pojawiło się też trochę teorii foliarskich, na przykład takich, że za całą akcją może stać rząd, ponieważ Budda wkurzył Tuska tym, jak pomagał powodzianom. Niewątpliwie wkurzyła premiera Donalda Tuska, bo pokazała, że rząd zamierzał zarabiać na pomocy dla powodzian, nakładając na powodzian podatek od darowizny. Jest to pismo trzystronnicowe, a właściwie petycja, która została przygotowana przez nasze zaplecze prawne i ono jest kierowane, uwaga, szanowny pan Donald Tusk. Przypatrzmiałem może dlatego, że nikt... Stonoga nawet zarzucił informacją, że Budda odmówił współpracy przy loteriach z kancelarią prawniczą powiązaną z rodziną jednego z ministrów, ale to podaję wam bardziej jako ciekawostkę, no bo na tę teorię nie ma żadnych dowodów. Jak widzicie, sprawa jest bardzo poważna oraz rozwojowa. Jak będą się pojawiać nowe wątki, to wszystkim was poinformuję. Tak jak mówiłem, zarezerwujcie sobie 2 godzinki w niedzielne popołudnie. Kwoty, o których mówiliśmy w temacie Buddy, są zupełnie nieporównywalne do całego procederu, który wam opiszę. I co, subskrybujcie kanał, żeby być na czasie, ja będę spierdzielał. Trzymajcie się, cześć!